Ja nie włożę tam ręki. No musisz. Ja nie włożę tam ręki. Hej, cześć was, z tej strony, to jest nowy challenge, który nazywa się Zgadnij co jest w pudełku challenge. Moja siostra go zaproponowała. Dzisiaj mam na sobie czapkę, którą też ona zrobiła. Jeżeli macie ochotę kupić takie coś, takie cudeńko albo jakieś inne cudeńko, które też można kupić w jej sklepie, to macie link w opisie. Tutaj się jeszcze przeleci taki napis, no, to chciałaś powiedzieć? Tak, żeby tak latał, no. Nie? No i tak będzie latał tutaj teraz to, ale tego nie ma w sklepie, tego... trzeba do mnie zagadać, no. Zamrugać ładnie się, uśmiechnąć. Dzisiaj ładnie się ustroiłem, żeby nie siedzieć w moich spodenkach, to mam takie ładne... Kapciuszki. Okej. No. No i co? No i... Nie przedłużając chyba długo, możemy zaczynać. Nie przedłużaj, kurde, krótko. Torba z guby, właśnie, to jest nasza torba, znaczy to jest jej torba z guby, gdzie znajdują się przedmioty, które ja muszę odgadnąć, a jeszcze propos właśnie przez tą zasady. Jeżeli odgadnę powiedzmy tam 6, 8 albo 10 rzeczy, to ona będzie musiała coś zrobić, albo ja będę musiał coś zrobić, nie pamiętam co to było. Na 8, no to powiedz. Jak zgadnie mniej niż 6, to musi płacić dla mnie. Jak zgadnie 6, to zagram z nim w grę online. Nie wiem jeszcze jaką. No. W jaką? W Counter-Strike. No na przykład, w CS-a, tak. CS-a. Jak zgadnie 8, to zagramy w Wormsy. Jak zgadnie 10, co się nie zdarzy, to zagramy w horrora. Znaczy ja zagram. Ona zagra w horrora, tak. Ja tak samo jak Mateusz gra w horrora, powiedzmy. Ale ja nie gram w horrory. Ale no. I on nie zgadnie 10. A skąd wiesz? Ja jestem mądry chłopak. Wiem, bo wiem, co mam w torbie z dobra, to idź sobie tam gdzieś usiąść na bok, a ja sobie usiądę. Ja sobie usiądę na bok, ale ty masz nie patrzeć do torby. Opa. Przesuwam sobie trochę stół, żeby nie było widać, co jest w torbie. Dobra, rzuć jakimś numerem. Od 1 do ile? Do 10, no mam 10 rzeczy. 12. No. To 3. Zaczniemy łatwo, tak? Nie patrz. O Jezu, mamo, ona mnie bije! Jeszcze nie zaczęłam, no dawaj. Już? Już tam jesteś w środku? Już tam jesteś w środku. Kuźma. Szybka. Ja się boję tam zajrzeć w ogóle. No, odtrąciłeś, to jest koniec pudełka. Aha, okej. Okay. Dobra. To jest marchewka. To jest marchewka. Bardzo dobrze. A umyta? Jest. Ekologiczna. No, to dajesz następny. Dawaj numer następny. Aha, 7. Jak wybierasz, nieważne co tam będzie. No wiem. Ale stwarzajmy pozor, jeszcze nie patrz. Jeszcze nie patrzeć? Kurczę. No. Słyszałem folię plastikową. No bo są pokryte folią, nie? Aluminiową. To jest w miseczce. Tu jest miseczka, czuję miseczkę. Ale to nie miseczka jest rzeczą. To jest makaron. Jaki? O kuźwa, jaki? Przecież tam jest miliard makaronów w szafce. No widzisz, mówiłam, że nie będzie łatwo. No to jest makaron, po prostu. Ale to jest jaki? No taki... al dente. Al dente to się trochę kleił do palców. To, no, ta, ale to jest makaron, no. Po prostu, no to jest... makaron. Makaron babuni? Nie, to nie jest makaron babuni, ale... No, nie. No makaron po prostu, no. Z czego jest makaron? Z ziemniaków. Łazanki to są. O, właśnie, to są łazanki. No. Proszę, masz. Mama dała, powiedziała, że nie zgadniesz. Ale no łazanki nie zgadłem, ale makaron nie zgadłem. To jest pół punkta. No dobra. O, to widzą. Nie dobra. O kurde. Ej, ja wiem co to jest. Twarde i w sumie tyle o tym wiem. Jakby nie patrzeć. I dużo tego jest, to też wiem. Oż w dupę jeża. Kurde, ej, no weź, co ty takie trudne mi dajesz, no? No. Może jakaś ziemia to jest. Jedyne co mi przypomina to właśnie ziemię. Słuchaj, ja nie wiem, może wezmę jakiś taki... Bo to mi tak przypomina taką bułkę tartą taką, albo takie... No to musisz coś takie, taki chleb taki, który jest czasami na posypce, znaczy taka posypka na chleb czasami jest taka. Taka, że się posypuje chleb i tak to wtedy tak krumka tak. Krum robi tak. Krum. Kojarzysz? Poczekaj. Bo są takie dziwne, szorstkie, znaczy takie leciutkie palce. Jakby to była jakaś mąka albo coś. No, można to jeść? Smacznego. No nie mogę ci podpowiadać. Tego nie można jeść? Okej, okay, dobra. Jeżeli ci mam podpowiadać, to po pół punkta będzie, jak zgadniesz. Czekaj, to masz się... półtora. Czekaj, to mi się coś kojarzy teraz. Poczekaj, bo tak, żebym potentegował, tak... Ale mi się skojarzyło z czymś, no. Nie wiem, no jakaś ziemia albo coś. No jedyne, co mi przychodzi do głowy, ziemia.
Ziemia. Twoja odpowiedź? Tak. To jest żwirek. Ale widzisz, blisko byłem. Ale się nie ale... To nie dlatego... jest ziemia na takiej ziemi. Dlatego tak mi się stentygowało z takim. Wiedziałem, że coś z ziemi to jest. Ty ręce, to żwirek dla kota. No. O fu, Jezu, żwirek dla kota. Ale czysty. Dobrze. Zbożka. Wiedziałem, że się tak kojarzyło z takim Zero. Czymś. No właśnie, no. A teraz... Nie patrzam. Już. Dobra. To mandarynka, no. No proszę cię. No to było banalne. Żeby nie było, no. Jak ja mam teraz wziąć marchewkę? To czysty żwirek był, no. No to co? Dzieciak byłeś, to lizaki z ziemi jadłeś. A skąd to wiesz? Muchy zżerałeś z okiem. Muchy to wiem. Tara. Coś ciężkiego będzie, oż w dupę jeża. Miska. Aha, no tak, racja. To jest, słuchaj mnie. To jest jedzenie Rasela. To jest jedzenie dla kota. To jest jedzenie dla kota. To do żwirku. Nie, to na tą stronę. Masz już 3,5 punkta masz. Teraz mi ręce walą. Mogę się umyć? Nie, masz tutaj ręczniczek. I tak wszystko, co w miseczkach trzeba będzie wyrzucić. Dlaczego? A co, wrzucić specjalnie taki zmacany makaron z Nie, ale dowora? Jedzenie dla kota można. No to ty go nie zjesz. Czego ty nam szukasz? No przecież miałaś położyć nowy przedmiot. Czego ja tam szukam? No nie. Dobra. Już? Dobra, okej, okej, okej. O! No. O! To są płatki zbożowe. Takie, nie, to takie coś, co mama je zawsze na śniadanie. No, to są takie jest. Płatki. No. To są płatki, ale nie wiem, czy zbożowe, czy takie... No, ale to są płatki. No, to są te płatki, które mama zawsze rano je na śniadanie i to jest... Są, no, to nie są płatki zbożowe? To tak, nie tak się nazywa? A jak to się nazywa? Płatki owsiane. O, owsiane, o. Owsiane. Fu, dobra. Fu. No nie, to takiego fu nie miałeś po żwirku dla kotwy po tych płatkach. Okej. Okay. Okej. Okay. To jest gąbka do mycia naczyń. Gąbka do mycia naczyń, taka coś, taka... Nie? To jest ozdoba choinkowa. No, też sama zrobiłam. Też sama zrobiłaś to? Ej, no to czuć jak gąbka normalnie, perfidnie. Co to jest? Można to rozerwać? Nie. Nie, a ja już... Zepsuję. Ale strasznie daleko już rozerwałem. No to będzie o dwie. Już, żebym pociągnął to trochę. Co to jest? Jakaś gumka do włosów może. To może na rękę już założyć? Już zrobiłeś to jak gumkę do włosów. A to chyba jest coś, co można na rękę nałożyć, prawda? Tak, rękaw. Bezpieczeństwo. Ej, ja nie wiem co to jest, słuchaj. No takie, kurczę, no to mówię ci, że to jest gąbka do włosów, no. Nie, gąbka do mycia naczyń, albo takie coś do zawiązywania włosów, no. To moja odpowiedź. Gąbka do mycia naczyń, albo coś do zawiązywania włosów, albo... A, nie, nie, to właśnie tylko te dwie rzeczy. A. To jest druciak. No to mówiłem! To nie jest gąbka. To jest gąbka do mycia naczyń! Sam jesteś gąbka! Ale to jest do mycia naczyń! Druciak. To jest do mycia naczyń, do tego dostaniesz pół punkta! No dobra, może być, bierz to. A to jest druciak, tam, do tych, co zgadłeś. Nie. Już masz 5. Patrz, jakie mam czarne ręce. No. Dwie okay. rzeczy tylko zostało. I ta. O! Ma dziurkę? Ma dziurkę! Z czego ty się śmiejesz? Z ciebie. Dlaczego? Z dziurki. No ma dziurkę, no co? No ma dziurkę, no. To na pewno nie jest mama mandarynka. Ani mała brzoskwinia, ani... To nie jest mama mandarynka. A to jest mam podać nazwę owoca tego? Tak. No a co? A mogę to rozgnieść? A rób z tym co chcesz. Tak? Ej, bo ja się boję, ty się śmiejesz, takie miny robisz, a nie no, wiem co to jest. Bo ja wiem co to jest. Wszyscy wiedzą co to jest. Fu, obrzydliwe, ja to otworzy. Coś z tego sok jakiś leci. No mówię, że to właśnie. Co to jest? To czego się spodziewałeś, jak to rozgniotłeś? Kompotka kiedyś zmieniłeś. To jest pomidor. Nie wiem, czy ty zgadujesz dobrze, nie, czy... To nie może być pomidor, to jest za bardzo takie ten... Jak to się nazywa? Nie ma pestek w ogóle, ale ma coś... Nie ma pestki w środku, więc... Jakaś limonka może?
Pomidor, no chudzio, wiedziałem, że to pomidor. Setkę do miski. Nie, wiedziałem, że to pomidor. Dlaczego mi powiedziałem, że to pomidor? Dlaczego miałam powiedzieć? Pytałam, jaka jest twoja odpowiedź ostateczna. Nie, wiedziałem, że to pomidor, no. Jezu. Ten przegrał z takim łatwym gównem. Dobra. O, to proste winogrona, no proszę cię, naprawdę takie prościzna mi tak udajesz. No, że cię przerazisz tymi nóżkami. Aha, nóżkami, tak, tak, jakbyś mi to paniołka dała, to bym to jest będzie szczęście. Kulminacja, nie? Ten. Najtrudniejsza? Najlepsze. Może być w miseczce, a może być w tym, czym jest, jak wolisz. No pojęte. Dobra. To jest powód, dla którego ten cały challenge był. Tam coś jest w środku? No, tam jakiś coś... robak? Nie powiem ci, co tam jest. Nie, ty byś robaka nie dotknęła, zacznijmy od tego. A ja wcale go nie musiałam dotykać, on w czymś był. No weź, przestań! Pytałam, czy dać ci w tym, w czym jest, czy do miseczki. Jest w miseczce. Jak wyjdzie, to poczekam, aż wyjdzie. Jest w miseczce. Ja nie włożę tam ręki. No Ula. Musisz. Ja nie włożę tam ręki. Ale ja nie chcę tam wkładać ręki, Ula. Bo ja nie. A powiedz mi, czy to robak? Nie jest robak. No gdzie ja bym robaka tam wsadził? No właśnie, też tak. No. Przestań! Ja się boję tego dotknąć. Jezu! Dotknąłem to! To jest... ostryga. To jest twoja odpowiedź? To wiem, że ostatnio szukałeś ciebie w sklepie ostryg. No tak, specjalnie dla ciebie będziemy wydać 80 koron, żeby zrobić challenge. Ale jakie fajne w dotyku, słuchaj. No ostryga to jest, ja ci mówię, to jest ostryga. No powiedz, że moja odpowiedź to... Ostryga. To jest twoja odpowiedź? No. Już? No nie pomacz tego, nie pomacz. To czułem. To nie jest ostryga. A co to jest? Przegrałeś. A co to jest? Ale mi nie pasuje, że ty... Ale poczekaj, no w takim razie poczekaj, to w takim razie nie, poczekaj. No to zgadzaj dalej, ale mi się nie będzie liczyło. Będzie się liczyło, cicho. Ale jakieś owad, zwierzę albo coś jest? Nie wiem, co to jest. Wygląda, jak wygląda. I ma jakieś coś, jakieś kuleczki, bo czuję pod rękami. A jaja to? Bo to chłopak był. To nie, dotykaj tam. No ale nie ten, bo się chyba będzie go ubierać. Jego? No, jak ma jaja, no to on, nie? Tak no się zaraz okaże, że jakieś zwierzę gingosze. Gili, 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 gili! Pewnie owoc. Nie wiem, ja się poddaję, gadam 6 minut wystarczy. I co to jest? No zobacz sobie, co to jest. Teraz to jest fajnie. No to jest przedmiarą palce tym mym. No nie, właśnie. O! O! Co to jest? Drucik. A to jest taki na rękę można to wziąć. Nie, naprawdę? No. No to ja wiedziałam, że takie coś jest, taki glut do miłdania. Nie, mówiłeś, że to ostryga. Teraz blisko. Smacznego. Blisko byłem. Ma swój domek. I sobie tam mieszka. Patrzcie, jaki fajny glut. Jak się tak szale, to wygląda jak dupa. No jak wyciągniesz palca, to wygląda teraz jak dupa. Wygląda jak dupa. Wygrałem! Dupa. Zgadłem 6 rzeczy. Marchewkę, mandarynkę, winogrona, płatki owsiane, jedzenie lokota i makaron. To było za pół punkta ten makaron. I siatkę jeszcze zgadłem. Tą, do miętolenia tą taką. Druciak. Druciak, o. Z której zrobiłem tą. Coś tam, innego. I ostrygę. I ostrygę. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie zakupić taką czapeczkę na stronie poniżej, która jest podana w naszej nazwie sklepu. Katki Shop. Katki Shop. Etsy.com. Etsy.
No, jakby to mówię, link macie w opisie. Niestety czapki nie ma w opisie, w sklepie, ale można zamówić. Wystarczy dać się znać, tak? Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Trzymajcie się, papapa, i widzimy się już w jakimś innym odcinku. Papapa, i dzięki. Chyba. Tak, widać cię. Papapa. Tutaj jest. Muszę klikać tak też? No.